Tomasz. Krzysztof Miętus, 18. Stefan Hula, egzekwo z Lukasem Klawą na miejscu 22. No a teraz Adam Małysz. Popatrzmy na skok lidera polskich skoczków. Dobre wyjście z progu. Prędkość nie najgorsza, a zatem już jest lepiej z prędkościami. No i ładnie Adam Małysz. No i poza punktem kalonduje Polak. Poza granicą 185 metrów. 2,5 metra poza punktem K, 187,5. No i miejmy nadzieję, że ta dobra forma powraca. Dwa dni treningu w Ramzał, tam gdzie, jak pamiętamy, Adam Małysz trenował także w roku 2000, w grudniu, przed turniejem czterech skoczni, kiedy tak eksplodowała jego forma, kiedy w pięknym stylu wygrywał kwalifikacje, wygrał cały turniej czterech skoczni, w tym zawody w Innsbrucku i w Bischofshofen. No, nie było czasu, aby do końca dać powtórkę skoku naszego zawodnika. Jest czwarty, czwarta odległość, 187,5 metra, czwarta także pozycja w tych zawodach. Z uwagi na padający śnieg bardzo szybko skaczą po sobie kolejni zawodnicy. Następnym jest Niemiec Pascal Bodmer. Minimalnie chyba spóźnił na progu ten skok. Prędkość powyżej 98 km na godzinę. No i choć miał tutaj chyba noszenie w końcowej fazie lotu, to jednak ta nisko obrana nad zeskokiem parabola nie pozwoliła mu tutaj poszybować dalej. Krócej od Adama Małysza, krócej oczywiście także od Łukasza Rutkowskiego. Ty już na rozbiegu Janne Ahonen. Jak na razie tutaj nie prezentował się najlepiej na kulm. Jak będzie w konkursie? Wysoko także zdecydował się wyjść z progu. No i teraz ładnie leci Ahonen. Też gdzieś tuż za punktem K ląduje Finn. I bardzo podobny skok do skoku Adama Małysza. Kiwa głową, że można było skoczyć dalej. Wynik metr krótszy od Polaka, więc prawdopodobnie Adama Małysza nie wyprzedzi. No ale to i tak najlepszy skok, jaki Janne Ahonen oddał tutaj podczas tego weekendu na Mamucie w Kulm. Rekordista świata w długości skoku narciarskiego, 239 metrów w Planicy w 2005 roku. A jak będzie dzisiaj na obiekcie w Kulm? Bjørnar Rumoren już w powietrzu. Prędkość na progu minimalnie lepsza od Adama Małysza, te szeroko prowadzone narty, no i krócej od Polaka. Tuż przed punktem K ląduje Norwek. W serii próbnej miał także podobny skok do Adama Małysza, 180,5 metra. Teraz minimalnie krócej od Polaka, 183. Ale widać, że te skoki Rumorena są powtarzalne. To jest pewniak w ekipie Miki Kojonkowskiego na igrzyska w Vancouver. Będzie miał 30 urodziny. No i znów tutaj te czerwono-biało-czerwone austriackie flagi powiewają pod skocznią w Kulm. No i jak daleko poprowadzą one Wolfganga Lojca. Bardzo szybki na progu, 98,6 km na godzinę. No i bardzo ładny skok. Wolfgang Lojcl nie jest lotnikiem, jak można powiedzieć o zawodnikach, którzy lubią duże obiekty, którzy najdalej szybują na obiektach Mamuci. Ale w tym skoku poradził sobie bardzo dobrze. 185,5 metra. Będzie za Adamem Małyszem oczywiście, ale w ścisłej czołówce tych zawodów. Przed Łukaszem Rutkowskim, który wylądował uzyskując 180,5 metra. Polak podium Thomas Morgenstern. Wygrał ostatnie pucharowe zawody w Bischofshofen. Powraca do wysokiej formy. Ale także krócej od Adama Małysza wylądował Austria. Bardzo podobne są te skoki, które oglądamy w ostatnim okresie. Od skoku Adama Małysza, za wyjątkiem Pascala Bodmera, który skoczył krócej, podobnie lądowali i Ahonen, i Rumoren, i Lojcl. I teraz Thomas Morgenstern, 183,5 metra, a zatem te różnice punktowe w czołówce będą bardzo niewielkie. Trochę odskoczył Robert Klaniec, który wylądował na 195 metrze. Bardzo dobry skok Antonina Hajka, Czech jest drugi, 193. Granicę 190 zdołał jeszcze przekroczyć o 2 metry. Reprezentant Austrii Martin Koch, no jak na razie nie zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Wczoraj już treningi i kwalifikacje, dzisiaj kolejne pucharowe zawody. Andreas Koffler w powietrzu. No, ponad 185 metrów, niezły skok, chyba najlepszy, jaki oglądaliśmy w jego wykonaniu tutaj podczas tego weekendu skoków na Mamucie w Kulm. 188,5, tak jest. Blisko już granicy 190 metrów, a zatem metr dalej od Adama Małysza i będzie przed Polakiem. Bardzo ładny skok stylowo, spójrzmy. Dynamiczne wyjście w górę na progu, ale zachował tutaj płynność, nie szarpnął za mocno, nie przeciął paraboli lotu. Jeszcze drobne korekty
w locie pewne lądowanie telemarki. Noty za styl 18, 18,5, 19 punktów. Łączna trójka najlepszych w tym sezonie skoczków. Gregor Schlierenzauer, a po nim Simon Amak. Gregor Schlierenzauer przed rokiem wygrywał tutaj oba pucharowe konkursy. Jak będzie w tym sezonie? Ładne, dynamiczne wyjście z progu, podobnie jak Kofflera, i teraz walczy o odległość. Ładny, daleki skok, ponad 190 metrów. Krócej wydaje mi się od Roberta Krańca, od tej linii oznaczonej na ekranach kolorem niebieskim. Tak, 192,5. No i będzie w ścisłej czołówce. Raz jeszcze na spokojnie widzimy wyjście z progu, no niemal chyba bezbłędne w wykonaniu Gregora Schlierenzauera. Wielki przegrany, można powiedzieć, turnieju czterech skoczni. Chociaż wygrał dwa konkursy w tej imprezie. Wygrał zarówno w Garmisch-Partenkirchen, jak i w Innsbrucku. W klasyfikacji generalnej po nie najlepszym starcie w Bischofshofen. Wyżej stylowo ocenili sędziowie skok Austriaka. No i teraz ostatni zawodnik pierwszej serii, lider Pucharu Świata, Simon Amak. Także znakomita forma w tym sezonie. Prędkość na progu dokładnie taka sama jak Adama Małysza, a zatem wszystko dobrze, jeśli chodzi o prędkości naszego reprezentanta, ale odległość dużo, dużo większa. Simon Amak jest na tym etapie przygotowań do Igrzysk w Vancouver w lepszej formie od Polaka. Nie da się tego ukryć. Jest przecież liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 195 metrów, dokładnie tyle, co tutaj na obiekcie mamucim waży. Wyceniany jest na 1,2 punktu. Thomas Morgenstern w powietrzu. Niezła prędkość na progu, prawie 99 km na godzinę. Ładnie położył się na nartach. No i gdzieś tutaj, tuż przed punktem K, wylądował skoczek austriacki. Finn już na rozbiegu. 36 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, 108 razy na podium. Czy dzisiaj doskoczy do swojego 109 podium? Tutaj Ahonen jest absolutnym rekordzistą. Bardzo ładny skok. Gdzieś w okolicach punktu K ląduje, chyba tuż poza granicą 185 metrów. Poczekajmy na dokładny pomiar odległości. Nie, idealnie 180 w obiekcie normalnym. Zwycięzca turnieju czterech skoczni przed rokiem, w tym sezonie trzeci w tych zawodach. Już w powietrzu reprezentant Austrii. Bardzo szybki na progu, powyżej 99 km na godzinę i ładny, daleki skok. Brawa, brawa dla Wolfganga Leutzla, który pokazał się tutaj z bardzo dobrej strony. 189,5 metra, najdłuższy skok tej drugiej serii i on oczywiście będzie nowym liderem. No a my chcielibyśmy bardzo, aby podobnie, ładnie i daleko poszybował Adam Małysz, który skakał będzie jako następny. Ładne, płynne wyjście z progu, choć wydaje się, że minimalnie spóźnił ten skok. No ale przy prędkościach 100 km na godzinę trudno jest idealnie trafić w próg. Zadowolony Aleksander Pointner. Z tyłu Pekka Niemela. Jego zawodnik Emanuel Szydal już po swoim skoku jest na razie 9. Lloyds nowym liderem. No i my czekamy na Adama Małysza. Spokojnie potrenował w Ramsau. 9. zawodnik turnieju czterech skoczni, 9. w klasyfikacji Pucharu Świata, Adam Małysz na rozbiegu. Dobre chyba wyjście z progu, płynne, spokojne, tutaj balans ciałem, szuka jeszcze tego powietrza, by jak najdalej pofrunąć i nie jest źle. Ładny skok Adama Małysza, brawo! 190,5, jeszcze metr dalej od Wolfganga Leutzla, a zatem Polak będzie liderem. Brawa dla Adama Małysza, powraca do dalekiego skakania, co oczywiście bardzo nas cieszy. Okazuje się, że słuszna była ta decyzja, aby potrenować na obiekcie K90 w Ramsau. Byliśmy właśnie bardzo ciekawi, jak to wpłynie na jego formę na obiekcie tak dużym, jak tutaj Kulm. Ale jak widać, trener Hanno Lepisto wiedział, co robi. Troszkę błąd przy lądowaniu, odjechała ta lewa narta, ale Łukasz Kruczek, obok niego Hanno Lepisto, zadowoleni. Czekajmy jeszcze na noty za styl. Tutaj niewiele odjęli sędziowie za ten błąd przy lądowaniu. Jest nota łączna 357,6 punktu. Adam Małysz wyprzedza zatem Wolfganga Leutzla. Jest nowym liderem i pozostała nam już tylko szóstka. A pierwszym z tej szóstki jest świeżo upieczony mistrz turnieju czterech skoczni Andreas Koffler. Jest już zielone światło i już skoczek austriacki na progu. Oj, tutaj jakiś błąd korygował w locie prawą ręką przebieg tego skoku, ale także daleko poszybował. Jest zadowolony z tych swoich skoków. Czy dalej niż Adam Małysz? Koffler wyprzedzał Polaka o 1,7 punktu. To jest 1,5 metra mniej więcej na tym obiekcie w przeliczeniu na punkty.
Adam Małysz 190,5. A Andreas Kofler, tutaj widzimy jakiś drobny błąd na progu, skorygowany bardzo szybko przez tego doświadczonego skoczka austriackiego. Jest to 6-letni zawodnik reprezentujący klub z Innsbrucku. Troszkę niespokojny lot, ale 190 metrów, tylko pół metra krócej od Adama Małysza, no i chyba wyprzedzi jednak naszego reprezentanta. Noty za styl, no podobne do Polaka. Jeden z sędziów dał nawet 18,5. No i ta przewaga 1,7 punktu została tutaj obroniona. Andreas Kofler przed Adamem Małyszem. A na rozbiegu już kolejny reprezentant Austrii, Koch, Martin Koch. 99 km na godzinę, bardzo szybki Koch na progu. Jeden z najwyższych skoczków i bardzo daleko poszybował. Chyba ponad 200 metrów. Dobre teraz warunki do skakania na obiekcie Kulm. Zniosło go, jak to często się dzieje, na lewą stronę, ale jest złamana bariera 200 metrów po raz pierwszy w tym konkursie. 201,5 Martina Kocha. No i czy to wystarczy do wygrania tych zawodów? Może się tak zdarzyć, bo przecież Koch tracił do prowadzącego Amana tylko 7,6 punktu. Czyli około 6 metrów w przeliczeniu na odległość. Simon Aman w skoku pierwszym 195. No musiałby skoczyć metr dalej niż w pierwszej próbie, aby wyprzedzić reprezentanta Austrii. Publiczność jeszcze wiwatuje na cześć Martina Kocha. Wczoraj zupełnie nieudana próba w kwalifikacjach, ale mówiłem po tamtym skoku, że to tylko najprawdopodobniej wypadek przy pracy, że to zawodnik, który na obiektach mamucich czuje się bardzo dobrze i którego stać, aby poszybować tutaj daleko. Martin Koch nowym liderem, a teraz rewelacja tych zawodów. Antonín Hájek, reprezentant Czech. 193 metry w pierwszym skoku. Teraz także ładnie leci, spokojnie i daleko. Brawa dla Czecha. Martina Kocha nie wyprzedzi, ale wydaje mi się, że to, co uzyskał, co pokazał w tym drugim skoku, wystarczy, aby awansować na miejsce drugie. km na godzinę i 196 to jest odległość, jaką uzyskuje ten rewelacyjny 22-letni zawodnik z Frydlantu. Pierwszy jego start w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie, no i od razu w czołówce. Czy będzie na podium? Na razie jest drugi za Martinem Kochem, a pozostała nam jeszcze na rozbiegu trójka skoczków. Schlierenzauer, Kraniec i Simon Aman. Gregor Schlierenzauer, no jak widać, warunki są bardzo dobre. Przypomnijmy, kolejno skaczący zawodnicy. Martin Koch 201,5 metra, Antonín Hájek 196. Wcześniej Kofler i Małysz po 190 metrów. Aleksander Pointner machnął już chorągiewką. Dobre warunki na skoczni Kulm. Gregor Schlierenzauer na rozbiegu. Popatrzmy na jego skok. Czy wyprzedzi Martina Kocha? Jest nieco wolniejszy od niego na progu, ale to podobnie było w pierwszej serii. Gregor Schlierenzauer krócej, a zatem nie wygra tych zawodów, tak jak miało to miejsce rok temu. Czy wystarczy, aby wyprzedzić rewelacyjnego Antonina Hájka z Czech? 193 metry. Czech uzyskał 3 metry dalej. 3 metry dalej wylądował Antonín Hájek. A po pierwszej serii przegrywał ze Schlierenzauerem tylko o 0,9 punktu. A zatem nie ma takiej możliwości, aby wicelider Pucharu Świata wyprzedził tutaj rewelacyjnego Czecha. Martin Koch przed Antonínem Hájkiem. Coraz bliżej pierwszego w karierze podium dla reprezentanta Czech. Na pewno na podium będzie już Martin Koch. To także duży sukces tego zawodnika. Bardzo mocny punkt, szczególnie reprezentacji Austrii. Wiele medali, także tych złotych na imprezach najwyższej rangi. Ale sukcesów indywidualnych zbyt wielu nie odnosił. 12 razy na podium Pucharu Świata. No ale teraz jeszcze Robert Kraniec, wicelider po pierwszej serii. Taka sama odległość jak Simon Aman. Punkt przegrał notami za styl. I teraz także ładny skok Roberta Krańca. Brawa dla reprezentanta Słowenii. Chyba będziemy mieli nowego lidera. 3 metry dalej skoczył od Martina Kocha w pierwszej próbie, a teraz tylko 1,5 metra krócej. A zatem jest nowy lider. Robert Kraniec. I czy będzie drugie w jego karierze pucharowe zwycięstwo? Wygrał kiedyś na inaugurację Pucharu Świata na skoczni w Kusamon. Lubi duże obiekty.
Jego rekord życiowy z Planicy, jak pamiętamy, 229 metrów. Tutaj jest drugim skoczkiem, któremu udało się w tym konkursie złamać barierę 200 metrów. Równo 200 w drugim skoku, w pierwszym 195. Bardzo dobra forma podopiecznego tegoż właśnie trenera Matiasza Zupana. Obok asystent Igor Medwiec, także jej do niedawna skoczek reprezentacji Słowenii. Z powodu kontuzji musiał wcześniej zakończyć karierę, pomaga teraz Zupanowi. Robert Kraniec szczęśliwy jest nowym liderem przed Kochem i Hajkiem. No i czy będzie Czech na podium, czy też zepchnie go z niego Simon Amann, ostatni zawodnik tych zawodów. Simon Amann, lider po pierwszej serii, lider Pucharu Świata w powietrzu. Bardzo ładny, spokojny lot, wysoko nad zeskokiem, chyba będzie daleko. Jest daleko, ale czy wystarczy, aby wygrać? No tutaj widzimy tę reakcję Simona Amanna, miał tam chyba jakieś drobne problemy w powietrzu. Jest równo 200 metrów, a zatem podobnie jak i w pierwszym skoku, także i w tym drugim skacze idealnie, tak samo jak Robert Kraniec, jeśli chodzi o odległość. Pierwszy skok Szwajcara sędziowie ocenili stylowo o punkt wyżej. No i teraz poczekajmy, jak będzie w tym drugim skoku. Popatrzmy na spokojnie. Troszeczkę tutaj szarpnął na progu, ale chyba dobrze obrał parabolę lotu. Wysoko leciał nad zeskokiem Szwajcar. No i doleciał aż do 200 metra. Najdalej w tej drugiej serii Martin Koch, 201,5 metra. Na pewno będzie 13 w karierze podium dla Martina Kocha. Podium w zawodach Pucharu Świata. Simona, mamy, czekamy.